Witamy Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony adwokat Adrianna Biała oraz adwokat i mediator sądowy Marek Maślanka. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej uruchomiliśmy internetową kampanię informacyjną Dogma Pomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku oraz stronie internetowej mogą Państwo uzyskać wiele istotnych informacji oraz pomocnych informacji w różnych sytuacjach. W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania pomocy prawnej mogą Państwo rejestrować się do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod numerem telefonu 514 797 671. W roku 2020 pełniliśmy dyżury w 46 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o dość istotnym problemie związanym z odwoływaniem wakacyjnych podróży z uwagi na trwającą w dalszym ciągu epidemię. Panie mecenasie, co możemy zrobić w sytuacji, kiedy wcześniej zaplanowana wycieczka bądź wyjazd wakacyjny został anulowany z uwagi na epidemię koronawirusa? Może na wstępie powiemy sobie kilka zdań na temat uregulowań prawnych w tym zakresie. Po pierwsze, zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej, czyli mówiąc kolokwialnie o umowie na wycieczkę zagraniczną czy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed jej rozpoczęciem, bez ponoszenia również jakichkolwiek kosztów ani opłat w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub miejscu sąsiadującym z tym miejscem docelowym, do którego się wybieramy, co ma wpływ na przebieg samej wycieczki oraz transport osób do miejsca docelowego. Obecnie we wszystkich właściwie miejscach turystycznych świata wystąpiły negatywne konsekwencje związane z epidemią koronawirusa. W Hiszpanii, we Włoszech, Bałkanach, w Ameryce Środkowej czy też w Azji wystąpiły te właśnie nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w postaci wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem. I w tym miejscu musimy sobie powiedzieć, jakie obowiązki na gruncie tej ustawy, czyli tej ustawy o imprezach turystycznych, ma organizator wycieczki? W takim wypadku organizator, czyli biuro turystyczne, co do zasady ma obowiązek zwrotu środków na rzecz klienta w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Co istotne, podróżny może żądać tylko i wyłącznie zwrotu wpłat, których dokonał na poczet zakupu wycieczki. Nie ma prawa natomiast żądać odszkodowania i zadośćuczynienia w tym zakresie. Ale, i tutaj pojawia się bardzo duże ale, ponieważ ustawa z dnia 8 marca, której nazwy nie będę przytaczał, ponieważ jest bardzo długa, będziemy operować nazwą specustawa covidowa, wprowadziła bardzo istotne zmiany, właściwie zupełnie zmieniając zasady wynikające z ustawy o imprezach turystycznych. Mianowicie, zgodnie z przepisami tej ustawy, odstąpienie od umowy lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym na zasadzie tej ustawy o imprezach turystycznych, czyli polegającej na zwrocie tych środków w terminie 14 dni, jeśli to odstąpienie lub rozwiązanie pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii koronawirusa, jest skuteczne po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy. Co to oznacza? A to, że termin zwrotu środków podlega dość istotnemu przedłużeniu, aż o 180 dni. Niewątpliwie przepis ten ma na celu ochronę interesów biur podróży przed masowym wypowiadaniem zarezerwowanych wycieczek i w konsekwencji utratą płynności finansowej przez te biura. Jest to jednak zmiana dosyć niekorzystna z punktu widzenia interesów klientów biur podróży, czyli konsumentów, ponieważ bardzo znacząco wydłuża ten okres zwrotu środków. Natomiast, i to jest taka bardzo ciekawa opcja, którą wprowadza też ta specustawa covidowa, jest możliwość uzyskania vouchera turystycznego, uprawniającego do opłacenia nim nowej, odłożonej na przyszłość wycieczki.
Podsumowując więc, jakie są opcje na gruncie obecnego stanu prawnego? Można odstąpić od umowy, ale wtedy trzeba czekać 180 dni na zwrot środków pieniężnych z tego tytułu. Można również starać się o uzyskanie vouchera. Można również starać się indywidualnie negocjować z biurem podróży po prostu przełożenie tej samej wycieczki na późniejszy termin, na przykład późne lato, jesień, jeżeli nam to odpowiada. A która opcja z naszego punktu widzenia jest korzystniejsza? Czy rezygnacja z wycieczki, czy może voucher? Jeżeli klient rozważa rezygnację z wycieczki i wnioskowanie o zwrot wpłaconych środków, powinien mieć oczywiście na uwadze ten 180-dniowy proces rozwiązywania umowy z organizatorem wycieczki. Jest to dość długi okres, w trakcie którego mogą być już zdjęte pewne ograniczenia, czy też wszystkie ograniczenia, co zresztą już się dzieje, prawda? Wiele państw otwiera swoje granice, wznawiane są loty i w tym czasie, w tym okresie, przez który będziemy czekać na zwrot środków, te środki de facto będą zamrożone, nie będziemy w ogóle mogli z nich skorzystać. Jeżeli natomiast klient zdecyduje się na wybór vouchera, będzie go mógł wykorzystać niezwłocznie po wznowieniu lotów i co najmniej przez rok od daty pierwotnego wyjazdu. Też można tak powiedzieć na marginesie, że wiele biur podróży w celu tego, żeby zachęcić klientów do skorzystania z vouchera, przygotowało specjalne oferty, które zwiększają ich wartość. Warto więc śledzić te informacje w swoim biurze podróży, a nawet starać się indywidualnie negocjować korzystniejsze dla nas warunki w celu uzyskania jak najwyższej wartości, jak najlepszych warunków i tak dalej. Co bardzo istotne jeszcze, można powiedzieć w tym miejscu, że voucher jest objęty ochroną ubezpieczeniową oraz turystycznym funduszem gwarancyjnym. Dokładnie tak samo jak wszystkie wpłaty z tytułu imprez turystycznych. A czy taki voucher może być wykorzystany w dowolnym biurze podróży? Ponieważ ten voucher jest formą zwrotu, a zarazem rodzajem odłożenia w czasie realizacji zawartej umowy z konkretnym jednak podmiotem, rezerwacji z wykorzystaniem vouchera można dokonać wyłącznie w miejscu, w którym dokonało się zakupu tej pierwotnej wycieczki. Oznacza to, że voucher będzie mógł być wykorzystany jedynie na rezerwację wyjazdu u tego organizatora, czyli u tego biura podróży, na którego wycieczkę już wcześniej się zdecydowaliśmy. A jak długo taki voucher jest ważny i czy mamy jakiś określony czas na jego wykorzystanie? Jeżeli chodzi o termin ważności takiego vouchera, to zgodnie z przepisami specustawy covidowej będzie on ważny przynajmniej rok od momentu, w którym miała odbyć się pierwotna impreza turystyczna, czyli rok od momentu, kiedy miała odbyć się nasza wycieczka. Oznacza to, że rok jest liczony od daty wyjazdu, a nie od daty powzięcia informacji o odwołaniu tej wycieczki. Przykładowo, jeżeli 1 kwietnia dowiedzieliśmy się, że nasz wyjazd 25 maja tego roku nie odbędzie się, będziemy mogli wykorzystać voucher od momentu wznowienia lotu, czyli właściwie już od teraz, ponieważ loty są już wznawiane, aż do 25 maja 2021 roku. Czy taki voucher można sprzedać bądź przekazać innej osobie? W większości przypadków voucher stanowi formę przeniesienia w czasie praw wynikających z dotychczasowej umowy. Tym samym zostanie on przypisany do pierwotnej rezerwacji, w związku z czym nie będzie go można przekazać niestety osobom trzecim. A rezerwacji nowej wycieczki będzie mogła dokonać tylko osoba, która dokonała rezerwacji anulowanej. Jednak pojawia się pewna opcja i trzeba to śledzić na stronach internetowych naszych biur, ponieważ niektóre biura zapowiadają, że będą wystawiać takie vouchery nieimienne. To oznacza, że nie będzie przeszkody, żeby przekazać je komuś bliskiemu, czy też sprzedać nawet. A jaka jest wartość takiego vouchera? Myślę, że jest to dosyć istotna też kwestia z punktu widzenia ewentualnych turystów. Tak, zgodnie z przepisami specustawy covidowej, wartość tego vouchera nie może być niższa od uiszczonych przez podróżnego wpłat na anulowaną wycieczkę. Ten voucher będzie więc obejmował co najmniej równowartość pokrytych przez podróżnego kosztu,
i co istotne, bez pomniejszenia o koszty anulowania wycieczki. Co też już wcześniej mówiłem, warto również negocjować z biurem podróży lepsze warunki tych voucherów w stosunku do poprzednich anulowanych rezerwacji. A czy w ogóle można odmówić przyjęcia zaproponowanego vouchera i mimo to domagać się zwrotu gotówki? Oczywiście, że tak. I tak zawsze ostateczna decyzja będzie należeć do klientów biur podróży. To oni wybierają, czy chcą czekać na zwrot wpłaconych środków, czy chcą skorzystać z vouchera umożliwiającego pokrycie kosztów nowej, przyszłej wycieczki. W razie braku zgody podróżnego na wystawienie takiego vouchera, organizator turystyki zobowiązany jest do zwrotu wpłat, które klient dokonał na poczet wycieczki, no ale tak jak sobie powiedzieliśmy, w tym terminie wydłużonym o 180 dni. Myślę, że to jest jednak kluczowa informacja dla oceny ewentualnych plusów i minusów tego rozwiązania. Tak jak już wcześniej wskazałem, co jeszcze warto podkreślić, voucher jest objęty ochroną ubezpieczeniową oraz turystycznym funduszem gwarancyjnym, dokładnie tak samo jak wszystkie inne wpłaty. Jeżeli więc doszłoby do takiej sytuacji, że wystawca vouchera ogłosiłby niewypłacalność, czego wiele osób na pewno się obawia w tej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, wpłacone przez podróżnych środki nie przepadną oraz nie będą musiały być dochodzone w dosyć skomplikowanym i długotrwałym postępowaniu upadłościowym. A co w sytuacji, kiedy wycieczka została anulowana przed wejściem w życie wspomnianej specustawy? Chodzi przede wszystkim o to, czy w takim przypadku również obowiązują nas przepisy dotyczące odroczenia zwrotu środków pieniężnych, które zostały wpłacone w terminie 180 dni. Mhm. Tak, to zależy od terminu, w którym doszło do wypowiedzenia samej umowy lub jej rozwiązania. Jeżeli organizator wycieczki rozwiązał umowę lub umowa została wypowiedziana przez biuro podróży, ten pierwotny 14-dniowy termin na zwrot wpłaconych środków jeszcze nie upłynął przed dniem 13 marca, to jest przed dniem wejścia w życie specustawy covidowej wprowadzającej ten wydłużony 180-dniowy termin, a więc licząc to, do rozwiązania umowy doszło 28 lutego 2020 roku i podróżny nie otrzymał jeszcze zwrotu środków do 13 marca, to zwrot środków nastąpi już na nowych zasadach. Oznacza to, że organizator wycieczki będzie miał dodatkowe 180 dni, doliczając do tego te pierwotne 14 dni, które biuro podróży miało na zasadzie ustawy o imprezach turystycznych. Termin oczekiwania na zwrot środków pieniężnych może wynieść nawet 194 dni, jeżeli dodamy te terminy. A czy wobec takiego uregulowania jest jakakolwiek możliwość uzyskania zwrotu tych środków wcześniej niż te 180 dni? Znaczy, istnieje taka możliwość, ale niestety zgodę na to musi wyrazić organizator wycieczki. Jak już sobie wyżej wspomnieliśmy, celem wprowadzonych zmian było wsparcie branży turystycznej przed utratą płynności finansowej, no i w konsekwencji oczywiście falą bankructw i zwolnień pracowników, którzy w nich pracują. Przypuszczam więc, że biura podróży niechętnie będą ten termin skracać, co nie oznacza oczywiście, że nie warto z biurem podróży negocjować w naszej indywidualnej sprawie. A powiedzmy sobie jeszcze o jednej istotnej kwestii. Jak z punktu widzenia klienta biura podróży wygląda kwestia rezygnacji z wycieczki? Rezygnacja z wycieczki po stronie klienta sprowadza się przede wszystkim do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z organizatorem imprezy turystycznej. Wszelkie informacje dotyczące zasad rezygnacji z wycieczki oraz ewentualnych kosztów anulowania takiego wyjazdu powinny znajdować się w warunkach uczestnictwa, które dołączane są do pisemnej umowy o zakup imprezy turystycznej. Można również zdecydować się na jakąś formę ugodowego załatwienia sporu, na przykład w formie mediacji. No właśnie, czym jest mediacja i czy faktycznie jest to tańszy i lepszy sposób na rozwiązanie sporu, przykładowo właśnie z organizatorem wycieczki? No, zalety mediacji są niewątpliwe. W razie sporu mamy do czynienia z możliwością skorzystania z odformalizowanego i znacznie tańszego procesu rozwiązywania sporu.
Co ważne, tutaj jeszcze trzeba podkreślić, ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Tak, więc nie różni się ona od ugody, którą zawarlibyśmy w toku procesu przed sądem. Jeśli zatwierdzono ją przez nadanie klauzuli wykonalności, może stanowić ona tytuł wykonawczy, który uprawnia do egzekucji. Ma więc ona na pewno dużą przewagę w stosunku do choćby takiego porozumienia między stronami, nawet spisanego na papierze. Warto jednak podkreślić, że sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest nowa i trudna dla wielu osób, zarówno dla klientów biur podróży, jak i dla samych biur podróży. W szczególności ci drudzy stoją przed jednak trudnymi decyzjami. Niewątpliwie, tak myślę, biurom podróży zależy na interesie klientów. Rozumiem ich obawy przed okolicznościami, w których mogliby się znaleźć, wyjeżdżając na wakacje, przed zakażeniem. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że podmioty te muszą realizować wiele podjętych zobowiązań w związku z organizowanymi wycieczkami, które jednak z dnia na dzień zostały w większości odwołane. Dokonywanie więc zwrotu całych wpłat mogłoby być dla większości biur obecnie niemożliwe. Stąd właśnie to wydłużenie tego terminu o 180 dni, o czym sobie już zresztą powiedzieliśmy. A czy jest możliwość ugodowego skrócenia tego 180-dniowego terminu? Ja myślę, że przy woli obu stron zawsze można zawrzeć takie porozumienie lub ugodę, tak jak sobie powiedzieliśmy, na mocy których na przykład organizator i klient zgodzą się na zwrot całości wpłat w krótszym, powiedzmy 3-miesięcznym terminie, a nie w tym terminie ustawowym. Na pewno pomoże to organizatorom imprez turystycznych, czyli biurom podróży, złapać pewien oddech finansowy, a klientom odbyć wyjazd w późniejszym terminie lub odzyskać zwrot całości środków. W Polsce dopiero uczymy się zalet mediacji, a musimy pamiętać, że jest to znacznie, znacznie lepszy sposób rozwiązywania sporu niż procedura sądowa. Dziękuję bardzo również za wyczerpujące odpowiedzi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy Państwu wesołych wakacji, szczęśliwych wyjazdów, udanych przede wszystkim wyjazdów. Proszę też pamiętać, że w okresie wakacyjnym nasze punkty porad prawnych i porad obywatelskich są otwarte, można korzystać z pomocy. Zapraszamy do rejestracji. Dziękujemy. Dziękujemy.